proszę Państwa o uwagę. Nie będziemy mogli wyrzucić wszystkich osób Państwa drogą, natomiast dziękuję Państwu za przybycie. Spotkałam się w takim fajnym gronie. Witam Państwa w Polskim Instytucie Kultury w Galerii Elektro. Otwieramy dzisiaj wystawę malarstwa Alecha Smolla pod tytułem Maria Fontanny. Alek studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz kończył Wydział Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych Żyw. Myślę, że ta jego przygoda z Rzymem wywarła na Alku dosyć duże wrażenie, ponieważ przełożyło się to na jego twórczość. Maluje uliczki, skwerki, place, włoskie. Najbardziej, powiem Państwu, podoba mi się w jego obrazach to, że maluje z nich pewna taka afirmacja życia. Mimo, że gdzie nie gdzie kolorystyka pracy jest dosyć oszczędna. Nie będę dużo mówiła o obrazach, za które tutaj sam artysta nam na pewno ciekawe opowie. Natomiast chciałam rzadko podziękować za tę wystawę, bo tak sobie właśnie wczoraj pomyślałam, jak wyszliśmy, że będę miała cały miesiąc na to, żeby sobie przechadzać się właśnie liczkami wszystkich, tak? Dzięki fundazom i wracać do moich przyjemnych pojawień z Włochami. Także serdecznie dziękuję za te obrazy i cieszę się, że u nas zabieści. Także oddaję Ci głos. Dziękuję Państwu. Ja dziękuję Państwu za przybycie i dziękuję Pani Czaję, że mnie tu zaprosiła. Zresztą nie znaliście się wcześniej osobiście. To tym bardziej to była taka miła niespodzianka i to jest bardzo miło otrzymać takie niespodziewane propozycje. I też cieszę się, że mogę pokazać pracę w takim miejscu, które mi się kojarzy właśnie z Rzymem. Ten pałacyk, który był po szpitalu, tak? Te takie łuki, to na trzecie chwała, to jest takie to dobre miejsce dla tych prac. Często się tutaj ktoś powystawia, że już po wystawie to zrobiłem. Są właśnie takie różne miejsca, jak na Akor, Rzym, Gozo, czy właśnie jakiś, a tutaj jest obraz Zdrowego Wybrzeża z Bambą. Często skupi się, używa takiej metafory podróży. I to jest ona bardzo trafna, okay? Ale nie jest właśnie, zaraz wytłumaczę dlaczego. Wydaje mi się, że podróż zakłada jakiś cel. Albo przynajmniej jeśli nie cel, to jakąś metodę podróżowania, którą przyjmuje się z góry, czy jakąś trasę obmyślaną. Natomiast w moim przypadku trudno czymś takim mówić. To jest bardziej właśnie takie wałęsanie się. Vagabondando oznacza to właśnie włócząc się, czy wałęsając się bez celu. I tak jak czuję się tym obrazem dokładnie, to one są takie mało podróżnicze, bo to są często zaplecza z rzeczy, jak właśnie na jakieś śmieciarka, czy jakiś skwerek gdzieś na tyłach, czy tak jak w przypadku tego obrazu, to są takie uliczki na polu, które się w ogóle lepiej nie zapuszczać, ale ja na szczęście o tym nie wiedziałem i trafiłem akurat tam w porze kolacji, gdzie tubylcy jakby stołują się, wystawiają stoły i krzesła, po prostu było to jeszcze wrzenie ich domu i to było niesamowite doświadczenie właśnie tak wchodzić w czyjąś prywatność, z niej wychodzić i w zasadzie nie bez jakiejś wielkiej afery, to było niezwykłe przeżycie i staram się w ogóle tak podchodzić do swojej pracy, żeby nie zakładać z góry jakiegoś celu czy metody, tylko tak dać się ponieść i trafiać w niektóre miejsca właśnie trochę przez pomyłkę, trochę przez nieuwagę, bo gdybym, tak sobie myślę, że gdybym już wcześniej wiedział, dokąd dojdę, to by
nie było sensu się tym zajmować. Nie bardziej mnie emocjonuje poszukiwanie tej metody czy tej ścieżki i mam nadzieję, że to gdzieś tam wyjdzie. Także dziękuję jeszcze raz i zapraszam na uwagę.